No dobra. Czy to jest... Więc tak, tamta część z prawej strony to jest pierwotna fasada i schron jest sześciokomorowy. Początek budowy kwiecień 890, koniec budowy sierpień 891. Potem tak, następuje w 910 roku rozbudowa, czyli dodanie tej części betonowej, wałów i potem pozycji strzeleckich na przodzie, stałych, betonowych, rzecz unikalna. Dwóch schronów pogotowia do 24 żołnierzy i schronu straży. O tam będziemy to oglądać sobie później, nie? Tu widzicie, są takie drzwi betonowe. To nie jest żaden oryginał, to nie pochodzi w ogóle z tej epoki, ponieważ po 45 roku wojsko PRL-owskie, czyli RWP, żeby się działo tutaj, mieli sobie tutaj jakąś bazę. To głównie były magazyny w tych schronach. I oni tutaj dokonali przeróbek licznych. Te drzwi, co tutaj widzicie, są mniej więcej z okresu 51-86, bo wtedy takie produkowano. Zakład na ulicy Rychtalskiej 4, betoniarski produkował te drzwi. On na połowę Polski, drugie pół zakład betoniarski w Rzeszowie produkował. One były gazoszczelne, to jest płaszczyzna tych drzwi jest dosyć duża. Były dwa rygle, które powodowały uszczelnienie tych drzwi, uszczelka gumowa tutaj zainstalowana. Drugie tam są wywrócone. Tam na końcu jest taki otwór w tym schronie, w ścianie tego schronu. To jest sierpnia, ich powinno być 3 sztuki, czego tutaj pozostałe są zabetonowane. Do czego to służyło? Tam była krata, znaczy taka płyta, dosyć gruba, 5 cm grubości, metr na metr szerokie i wysokie. Pod spodem był taki kielich, który tam widać. Tam na końcu było urządzenie wentylujące, które wysoko zrzucało powietrze. Potem w schronie się robiło lekkie nadciśnienie wyprowadzone kominkami od piecyków, które były w środku. Jak to w środku wygląda? Jest 6 kazamat, czyli pomieszczeń bombotwornych. 4,60 długie, na szerokie, na chyba 7 metrów długie. One są połączone w tej części od naszej strony korytarzem głównym. Poza tym, z tamtej strony, gdzie są te cegły widać, to jest latryna. Tam jest 5 ustępów, jeden dla oficera, 4 dla żołnierzy, niska umywalna. Tam był piecyk. W każdej kazamacie były piecyki, były prycze. To zawieszono w tym okresie, jak powstał już ten betonowy tutaj klocek. A pierwotnie były tylko ławki ustawione. Tam był duży ścisk, bo ich było 250 w środku. No. Z drugiej strony, po lewej stronie była studnia, także obieg był na jakiś czas samowystarczalny. Według instrukcji niemieckiej opisującej funkcjonowanie takich obiektów, w środku na tych kuchenkach, na tych piecykach można sobie było podgrzewać trawę, ale już instrukcja mówiła, że nie wolno było gotować. Przeciw, żeby do środka się nie naciekał deszcz, ta część górna jest smułowana. Tu była jeszcze rynna, po której już nie ma śladu. No i tak to funkcjonowało. No ten obiekt był maskowany też wedle specjalnej instrukcji roślinnością. No i to właśnie te drzewa, które tutaj widać, to jest pozostałe już po tym pierwotnym maskowaniu. A te krzaki, które są tam na górze i wszędzie dookoła, to już jest wszystko wtórne. No i teraz przystąpimy do zwiedzania. Rzeczywiście powinniśmy opracować ludzi po tym. Chyba to robię tylko ze tym, co ze wszystko w niedzielę. Super. Tutaj to, co widzicie z tej strony, ten taki napis, to jest wał piechoty, nie? On to jest trochę przewyższony, a tym to jest bez znaczenia. Ale jest lekko ścięty narys, czyli ten przekrój, powiedzmy, pionowy, jest w kształcie trójkąta. Tam była fosa, która teraz miała być po prostu wykuta. Ona była płytka, na tej fosy był dużo płytka. I ten komin, tu widać, to też jest element tej przeróbki, bo tam było chyba centralne ogrzewanie, to było zamontowane. No i właśnie z tego okresu jest ten komin. Ciekawe widać, charakterystyczne, że jak są ogródki, na ogródka zawsze tam patrzcie jest czyściutko, a tu stale się burdy. Tu zaczyna zasadnicza część, bo teraz powiedziałem tak, tam w którym myśmy wchodzili, to jest tak zwana szyja, czyli ta część tego fortu zwrócona do miasta, czy do swoich, nie? A tu jest bar. I tu zasadniczo były ziemne poprzecznice, czyli takie, jak masz wał, to tu jest, i one są zasadniczo pozycją walki, to tu masz poprzecznicę, tak dochodzi, nie? Po prostu to jest wynalazek XVI-XVII wieczny, który pozwala na to, że jak pociski padają za wałem, to ich siła uderzenia się przenosi na jeden taki segment, tworzony przez poprzecznicę, a nie zabija wszystkich na całym stanowisku, nie? I po to jest to zrobione właśnie.
Tylko tym, że tutaj to jest zniwelowane podczas II wojny światowej, to był okop. To jest zasadnicze urządzenie, bo o ile z barku, czyli z tej części tutaj, się flankuje tak zwane międzypole. Czyli tam jest port trzeci, tu jest port czwarty, między tymi portami jest pusta przestrzeń, która nazywa się międzypole. Znaczy pusta, umownie pozytywnie, nie? Jak tutaj był sobie oddział piechoty, to sobie wsiedli plutoną z TKM-em, albo może to były armaty jakiegoś kalibru, to one umożliwiają zamykanie międzypola łącznie z mostem kolejowym i trasą, która tam jest. Poza tym, Dolina Rzeczna, to jest przed nami, to jest widawa. Na tej widawie były zrobione 5 piętrzeń fortecznych, które umożliwiały zalewanie tego wszystkiego. One były, tu jest szeroko na 1,2 km, wody się piętrzyło na 1,50 m, wszystko to było zalane tak jeszcze do obchody. Te urządzenia ogromne, to tutaj przed nami, to jest tron straży, czyli niewielki tron, niewielkie czterności, 80 cm ściany betonowe, w środku wyłożone blachą falistą profilu H, czyli Heinrich w niemieckiej nomenklaturze, zamknięte drzwiczkami to było, w środku siedziało sobie 12 żołnierzy. Jakie zadanie ich było? Ano takie, żeby tutaj tego całego umocnienia pilnować w czasach pokojowych, albo w czasie alarmu po prostu, no przed alarmem ostrzegać tutaj, prawda, pozostałą część załogi. Tam widać w środku, jak się przyjrzeć, jest ściana. Może jakiś wskaźnik wezmę. Jest ściana, ta taka boczna, nie? I w niej jest taka wnęka. W tej wnęce w środku były zamontowane kable. I te kable były dociągnięte do takiego systemu dzwonków. Tam dalej był obserwator w takiej pancernej puszce schowany. On sobie tam miał lornetkę i sobie obserwował teren. Jak nacisnął guzik, to tu dzwonił dzwonek i ta załoga wychodziła na stanowiska. Plus, miał też dzwonek do tego schronu tutaj do nami. Tam też było 24 żołnierzy już pogotowe, czyli takiej załogi, która miała to obsadzić, jak się zaczęła naprawdę być grubo. I co? No i tutaj siedzieli strażnicy, wartownicy, tam siedział pogotowie, a tam załoga główna. 250, 24 i 12 tutaj. Ściany są grube na 80 cm, blacha przeciwodpryskowa. Coś przeciwodpryskowa. Jak tu pierdyknie, to tu by normalnie ten beton, pod wpływem tak zwanej teorii lejów odwróconych, tu jest uderzenie, powstaje lej, z drugiej strony powstaje lej odwrócony. To jest jeszcze wymyślona w 18 wieku teoria. A żeby zabezpieczyć się przed tym, to jest włożone blachą falistą. I po prostu pocisk padające na to, nie powodują odprysku tutaj i nie ma rannych w obsadzie takiego obiektu. Tu by też jeszcze powiedzieć. Aha, najważniejsze to jest co? Tutaj to jest prawdziwy unikat. To jest tak zwana betonowa pozycja strzelecka. Z czego to się składa? Rów komunikacyjny, ławka strzelecka, pierwsze betonowe, schron przedpierczny, zaplecznik i poprzecznica z tej strony. To nie jest kompletnie. Tutaj normalnie, do tej wysokości mniej więcej, powinny być ułożone worki z piaskiem, w nich blendy strzeleckie. I teraz zrobimy eksperyment. Ja jestem wyższy, a wy jesteście troszeczkę niższy, nie? I każdy z nas, jak zajmie pozycję strzelecką przy tym, to ma tak samo wygodnie. Zawsze tak jest. Nie wiem, jak to zostało zaprojektowane, ale zmieszczono coś takiego. Jak to powstało? W 1901 albo 1905 roku w Festach, czyli takich dużych fortecach artyleryjskich w Mutzig-Molsheim nad Renem, nad Mozelą, pobudowano pierwszą taką potężną festę nowego typu. Czyli po prostu taki duży fort artyleryjski. I dla obrony tych baterii, które były na szczycie, pobudowano pozycję piechoty. I one były powtarzane coś takiego. I odkryto, że to po prostu zapewnia tak. Z jednej strony to się nie rozsypuje pod wpływem ostrzału. Z drugiej strony ten beton zapewnia osłonę przed odłamkaniem pocisków do 21 cm padających na zapolu pozycji. No i o to właśnie chodziło. Tam dalej jest obserwator, jest poziom tego obserwatora.